najistotniej, żebyście Państwo wiedzieli, że jesteśmy w Polsce, że jesteśmy w Warszawie, tutaj czci się Maryję Dziewicę. Matka Boska, Ostrogramska, Częstochowska, proszę Państwa, jest czczona tutaj. Aniołkowie są katoliccy, Państwo zobaczą, rzymskołacińscy, Matki Boskiej, Ostrogramskiej, Częstochowskiej dzieci są to i one oddają jej chwałę i cześć, podobnie jak kiedyś, proszę Państwa, w Efezie starożytnym, gdzie był apostoł Paweł, głosił i oddawali cześć, proszę Państwa. A tu samotna siedzi, ale też jest czcząca. Artemidzie Efeskiej, ona miała 16 wolich cycek, proszę Państwa, i dopiero był wtedy bal w tym Efezie dookoła świątyni, proszę Państwa, tam, gdzie złodziei było pełno. No bo oni krzyczeli przez 8 godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Wielka jest Artemida Efeska. I tam, proszę Państwa, z Efezu też blisko było już do Afryki, że można było, proszę Państwa, udać się do Afryki, proszę Państwa. Wielka jest Artemida Efeska. I dzisiaj przy Złotych Tarasach stała taka babeczka, która kiedyś na, proszę Państwa, lesznie wydawała zupę. I teraz to już ona przestała wydawać zupę i powiedziała, że rozdaje ulotki, za które 8 zł od 10 do 18. Ale powiedziała, że już jak skończy, to się urwie do końca tego miesiąca. Także proszę Państwa, straszne rzeczy. Także straszne rzeczy, proszę Państwa. Piękne zwierzątka, tu trzeba porozmawiać troszeczkę z żabką. Z jedną żabką, z drugą, z krówką. Wujśka, moja kochana. To Pawełka była też przyjaciółka kiedyś, proszę Państwa. Teraz to już samotna została, ale nie, jednak ona z tą ocznicą, tak się wydaje. Także w Warszawie jesteśmy, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, bo nie w Anglameryce, Białystok, bo nie ma tu, proszę Państwa, sex shop. A tam pociąg jedzie, być może właśnie w kierunku tam, bo to do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam mamy Śródmieście, Państwo zobaczą, Warszawy. A dzisiaj, gdy mamy już 23 stycznia 2000, proszę Państwa, 14 roku, przejeżdżam więc tutaj, przepraszam, ale to już naprawdę mi się, najadłam się tych smakołyków Blue City, proszę Państwa, słodkości. Proszę Państwa, mamy już 23 stycznia 2000, proszę Państwa, 14. No i teraz tak, no, jak żeśmy tutaj przejeżdżali przez ten zachodni, to nie omieszkałyśmy tu wstąpić. Nie będąc tu na zachodnim, proszę Państwa, na Ochocie, patrzymy się tutaj, jak odjeżdża ten nasz 182 w kierunku Witolina. Tam, proszę Państwa, na Pradze Południe był taki spór nasz Świadków Jehowy, który się nazywał Witolin. Spór Witolin. Podejrzewam, że jeszcze jest. Z tym, że te zbory Świadków Jehowy, Świadków Świętych w dniach ostatnich tak się rozrastają, proszę Państwa, że jest ich bardzo dużo. To naturalnie, że może być Witolin, Witolins, Kawitolins itp. No, dużo zborów, dużo nazw, to jest normalne. Proszę Państwa, natomiast na msze wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrogramskiej, Częstochowskiej chodzą niechętnie, bo przecież teraz to jakoś tak to wszystko zabawia się w żydostwo. Żydostwo, to znaczy, jak się grosza nie zarobi w ciągu dnia, no to życie jakby nie miało sensu, co wam pomszy. Co nam pomszy? Oni więc tak też mówią, bo my już tutaj wcielając się cytujemy to, co sobie wyobrażamy, że oni by powiedzieli, że po prostu co nam po tej mszy, jak my po prostu będziemy biedni i głodni. No zresztą i tak Warszawa jest biedna, proszę Państwa, głodna i chłodna. Tutaj na zachodnim byłam prześledzić tę sytuację, jaka jest zapraszająca i w radiu też, proszę Państwa, to jest z Krakowa, tak? TVN24. Sytuacja jest zapraszająca. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście policja zrobiła obławę. No, jeden taki 2,5 metra policjant miał rękawiczki czarne. No pięknie, proszę Państwa. Prawie jak ten Batman, proszę Państwa. Tylko, że jak na Batmana to za szczupły. No, ale pięknie wyglądał. W rękawiczkach czarnej. Natomiast ten drugi mały taki policjant, tak jak to mówią, a to skurwysyna, to skurwysyna, to skurwysyna, proszę Państwa. Taki był bardzo służący i służbistą, w sensie, że sam się, nie dam się, pewnie postawił i wszystkich chciałby tu prześledzić, popatrzeć na nich, sprawdzić. I tutaj
żeby ten dowód wyciągnął, ten żeby dowód wyciągnął, szybciutko będzie sprawdzać, a ten drugi podchodzi 2,5 metra, który ma w czarnych rękawiczkach i mówi daruj sobie, chodźmy dalej. Czyli puszczali ludzi i tak troszeczkę nastraszyli, proszę Państwa, ale im nic nie robili. Tutaj Państwo przez szybę brudną zobaczą, jak te sprzątaczki są leniwe, bo to są katoliczki, że są leniwe też i do mszy, mówimy tutaj, prawda? Widzimy przez brudną szybę dworzec zachodni, proszę Państwa, w stylu Socland. Dlaczego Państwu pokazujemy ten dworzec zachodni? Dlatego, że on jest zbudowany w stylu Socland jeszcze z czasów Gierka. To właśnie Gierek wtedy, kiedy, no nie to, że był aresztowany, tylko że go wsadzili do wozu, ten Gierek usłyszał, proszę Państwa, wtedy już, kiedy go wyprowadzili z domu i wsiadł do tego wozu, w wozie usłyszał, że stan wojenny i to Jaruzelski ogłaszał, proszę Państwa, do którego też wielkie pretensje mają, no ale Gierek w domu był zaatakowany, no nie chciał tych drzwi otworzyć, Gierek, i po prostu mówi, kto tam, co, i po prostu poszedł, szybciutko zadzwonił i usłyszał, i jeszcze raz, no, jakby chyba otworzył już drzwi za drugim razem, no ale oni go wzięli, wyciągnęli z domu i do tego radiowozu, czy do jakiegoś tam wozu, i w tym wozie usłyszał, stan wojenny. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Zabrali rąbankę, słoninka, szanka, a bimbrem się nie napije. Proszę Państwa, albo się też napijesz bimbrem.